witam tu znowu po 48 godzinach. Wróciłem do studio nagrać suplement do Hot Sixteen Challenge 2. Bo to, co się zdarzyło, nie może zostać bez komentarza. Bo zdaje się, że mamy środek pandemii, kryzys gospodarczy, związany z tym kryzys głęboki wyborczy, a pan prezydent bawi się w rapera. Nie ma ważniejszych zajęć teraz? Nie pytaj ją o imię, nie wszystko stracone. W rapie ksywki bardziej są cenione. MC Adrian bierze długopis w dłonie. Po każdym pana zdaniu wszystko bardziej zamglone. Pan nie szedł walczyć z wirusem, tylko po koronę. Podpisanie się pod tym jest nieuzasadnione. Panie prezydencie Andrzeju Ziomek, chyba mogę się tak zwracać do brata po mikrofonie. Nomen omen, skoro mowa o podpisach, pan wykorzystał już swój limit do końca życia. Bierz pan małżonkę i jedźcie na narty. W mieście może być niebezpiecznie, to nie żarty. Jak się z nartami coś nie sklei, nie fartem, bierz Agatę, jedźcie do Ikei, ponoć już otwarte. Na koniec podsumuję pański występ. Jedyne wyjście z twarzą to podpisać dymisję. Bo zbieramy na coś, czego nie zapewniliście, a powinniście. Yo! Teraz nie będzie już żadnych nominacji do tego suplementu. Jedynie chciałem powiedzieć, że polski hip-hop jest tak ogromnym zjawiskiem, że zajebiście, ale to nie znaczy, że każdy może sobie nim wytrzeć pyszczek. Brawo!